Dobrze. Widzicie? Mówiłem, że się uda, kurde. Mówiłem, że się uda. Jak nie mówiłem, to wiedzcie, że się uda. No. To się nazywa, kurde, odkryta kolejna mapa. Night of the Wind, czyli to pewnie z Sonica and the Black Knight soundtrack. Tak mi się wydaje. Sto dziesięć potrzebuję, kurde, wysoko się cenisz. Nie, 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 z tobą drugi raz nie będę walczył. Wal się. O kurde, ale tu będziemy mieli ładne przejście. Kiedyś tam. Jak to kiedyś odblokujemy, of course. Kurde, znajdźmy może jeszcze jakąś cyberprzestrzeń. Na pewno coś musimy znaleźć. Znaczy, na pewno coś znajdziemy. Siema, chcesz pogadać? Oczywiście, że chcę zwiększyć limit ringów. Kurde, no, ty się jeszcze mnie pytasz? Ty, a może tam coś jest? Tu nas jeszcze nie było w tych rejonach. Chyba. O, tutaj. Nie, byliśmy wcześniej. Ale to wygląda tak, jakby tutaj mogło coś być jeszcze. Ale niestety tutaj niczego nie ma. Tutaj nie ma nic. Nie ma absolutnie nic. Tu mamy już znaną i lubianą cyberprzestrzeń 4.1. Ale gdzie są pozostałe? Gdzie są pozostałe? No tutaj definitywnie chyba w tę stronę to rzadko kiedy bywaliśmy. Właśnie w te rejony rzadko kiedy tutaj przybywaliśmy, więc tam wiem, że jest 4.3. To teraz wystarczy poszukać 4.4. Musi gdzieś tu być 4.4. O, przy okazji mamy następną rzecz do zrobienia. No, dokładnie. Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Ja wiem, że mam się pośpieszyć, ale nie wiem, jak mam się tam dostać, przykro mi. Ty, to jest jakieś miasto. Znaczy, miasto, dobra, to jest bardzo, bardzo wyolbrzymione, co teraz powiedziałem. A, tu znowu będzie ten, łowienie ryb. A tutaj? Nic szczególnego. Bounce pad! O, do góry, do góry! Aj. Chyba nie to planowałem. Ale jestem zupełnie na innej części mapy, więc to jest spora szansa, że odblokuję jakieś nowe cyberprzestrzenie. Jest naprawdę sporawa szansa.
Powiem szczerze, że to jest to co tutaj twórcy zrobili, to jest ładnie ogarnięte, ładna miazga. Miazga jak 150. Aha! To ja muszę w te okręgi trafiać. Dobrze! Pięknie! Trochę myślałem przez chwilę, że coś mi się z dźwiękiem zbugowało, ale jednak się okazuje, że się nic nie zbugowało, więc się cieszę. Bo trochę byłem przestraszony, nie żebym tutaj chciał ukrywać. Dobra, zejdźmy na dół. O! Widzicie? Mamy tu jakąś cyberprzestrzeń. Mówiłem, że coś znajdziemy? Wymagania 3. No to kurde, jak mamy 3 wymagania, no to jasne, że kurde nam się uda tu wejść i zobaczyć, co się skrywa za tą cyberprzestrzenią. Cztery dziewięć cyberprzestrzeń. No na to ja nie byłem przygotowany akurat. No ale dobra, skoro gra chce, no to możemy zrobić. Tam chyba 120 ringów trzeba było zebrać. O kurczę, pieczone, no to nie spodziewałem się powrotu akurat do tej planszy. No ale skoro już jesteśmy, no to nie ma problemu, ogarniemy. Coś czuję, że tutaj eskę będzie bardzo, bardzo ciężko zdobyć. Dawaj, dawaj, zbieraj! Zbieraj! No kurde, Sonic! Dobra, mamy trzeci i piąty pierścień, Red Ring zebrany w sensie.
120 ringów oraz minuta 15. O kurde. Ale dymy. No to ładnie. O, teraz się udało. Mamy pierwszy red ring zebrany. O, super. Mamy wszystkie red ringi. Teraz tylko czas chyba trzeba będzie ogarnąć, nie? No i czas i te, i zwykłe ringi. Dobra, to jeszcze raz. No i gitara. Mamy to. Mamy to. Wszystko zrobione, pięknie. Ukończ wszystkie cztery misje. To jest 4-9, czyli mamy teraz tak zrobione. 4-1. Boże, ja źle to pokazuję. No pięknie, moi drodzy, no pięknie. Kolejny szmaragd nam się odblokował. Jakaś cutscenka. A, to my to, znamy już, kurcze pieczone. Znowu te, a no właśnie, no tak. Trzeba znowu będzie te gwiazdki, czy tam te kurde kolorowe gówna zbierać. Spoko, wszystko fajnie. Gra nam ogólnie każe do Sage wrócić, ale my na razie tego jeszcze nie zrobimy, bo po co? Najpierw warto czyścić sobie te cyberprzestrzenie, a potem myśleć o jakichś tam innych powrotach do jakichś tam Sage'y i innych postaci. Zbieramy szmaragd! Czwarty już! Czwarty z siedmiu. A jeszcze nam zostaje te cyberprzestrzenie, bo mamy tak 4-1, 4-2, 4-3 i 4-9. Czyli mam cztery cyberprzestrzenie zrobione, więc musimy zrobić tak 4-8, 4-7, 4-6, 4-5, 4-4. No to jeszcze trochę nam brakuje. Jakby nie patrzeć. Koło zębate kolejne dostałem. No to fajnie, że mam kolejne koło zębate. Bardzo się cieszę z tego powodu. Znaczy fajnie byłoby, jakbym miał jeszcze dużo pierścieni zebranych. To już w ogóle byłoby cacy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, mamy tutaj trochę rzeczy porobionych, no nie zdążyliśmy dzisiaj, kurde, nie wiadomo jakich wyczynów zrobić. No ale słuchajcie, cztery szmaragdy chaosu, dwie cyberprzestrzenie zrobione, połowienie rybek, coś tam trochę liznęliśmy dalej fabuły, jeżeli chodzi o cutscenkę. To myślę, że to by było na tyle, no myślę, że to by było na tyle, nie ma co tutaj, kurde,
dłużej przedłużać. Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Jeżeli wam się spodobało, no to zostawcie łapkę w górę, jak nie to w dół, uzasadnijcie dlaczego, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, po więcej wpadajcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. No i co, nagrywałem to 17 kwietnia o godzinie teraz 14:11, ja wam życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Frontiers i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!